Dwór dla dwojga. I znów kolejny leniwy dzień w Dolinie Muminków. Ale nudy. Straszne, przydałaby się jakaś odmiana. W Dolinie Muminków nic się nie dzieje. Może powinniśmy wyjechać w jakąś podróż? Wiesz, Błuczykiju, zazdroszczę ci. Zwiedziłeś kawał świata. Przecież nie dlatego odchodzę, że nudzi mnie Dolina Muminków. A dlaczego? Powiedz. Po prostu przychodzi taka chwila, że nie mogę usiedzieć w miejscu. No i gdybym został, zapomniałbym, że w Dolinie Muminków jest najlepiej. Nie wierzę. Ktoś idzie? Orety, jaki dziwny pan. Nie podoba mi się. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to Dolina Muminków? Tak, czy ma pan sprawę do któregoś z jej mieszkańców? Tak, szukam kogoś, kto się nazywa Tatuś Muminka. To mój tatuś. Zaprowadź mnie do niego. Podobno chciał się pan ze mną widzieć. Tak, proszę pana, przynoszę złe wiadomości. Sir Gaylord Gobble odszedł na zawsze. Kto taki? Czyżby nie znał pan swoich krewnych? Może to twój krewny, mamusiu Muminka? Nie, nigdy nie słyszałam o kimś takim. Sir Gaylord Gobble był stryjecznym bratem drugiej żony teścia pańskiej ciotki ze strony wujenki, która dawno temu przeniosła się do wielkiego miasta, by tam poślubić pewnego wysokiej rangi urzędnika. Powiada pan, że to naprawdę mój krewny? Tak. I powiem panu jeszcze, tatusiu Muminka, że musiałem się natrudzić, żeby pana odnaleźć. Poszukiwania zajęły mi całe 5 lat. Ależ się pan zaszł w tej Dolinie Muminków. Po co ta fatyga, skoro on nie żyje? Miła panienko, fatygowałem się, jak to określiłaś, dlatego że jak wynika z dokumentów, pan tatuś Muminka jest obecnie jedynym żyjącym spadkobiercą nieodżałowanego Sir Gaylorda Gobble. Spadkobiercą? Trzyma pan w rękach spis dóbr, które pan dziedziczy. Jeśli łaskawie pokwituje pan odbiór tych dokumentów, będziemy, że tak powiem, kwita. Co to jest dwór Gobble? To ostatnia wielka posiadłość pańskiego drogiego krewnego. Utrzymanie jej należy do obowiązków spadkobiercy, tatuszu Muminka. Szanowny panie, nie lubię, jak mi się coś narzuca, proszę. O! W zupełności wystarcza mi utrzymywanie domu Muminków. Proponuję, żeby pan to dobrze przemyślał. W testamencie wyczytałem, że dziedziczę rozległe pola, a ja przecież nie znoszę uprawiania nawet przydomowego ogródka. Dlaczego nie oddacie tego komuś niespokrewnionemu? Moglibyście go uszczęśliwić. Ale wtedy ludzie straciliby zaufanie do mojej kancelarii adwokackiej. Proszę pana, właściwie... Słucham. Nazywam się Ryjek i jestem bardzo związany z Muminkami, zupełnie jak rodzina. Coś podobnego, powinieneś się wstydzić. A czego? Chcesz sobie przywłaszczyć coś, co się tobie nie należy? Nie bądź taki sprytny. Nie widzę w tym nic złego. Ty mi zawsze szukasz dziury w całym. Młodzieńcze, przyjacielskie stosunki z Muminkami to za mało. Panie tatusiu Muminka, w swojej karierze zawodowej jeszcze się nie spotkałem z odmową przyjęcia spadku. Muszę się zastanowić, co robić dalej. Przepraszamy, przykro nam, że zawiedliśmy pana. Nie powinienem wam tego mówić, ale to silniejsze ode mnie. Naprawdę dokonaliście bardzo mądrego wyboru. Co? Od 5 lat nikt nie mieszka w dworze Gobu. Ludzie powiadają, że to miejsce jest nawiedzone. Nawiedzone? Nawiedzony dwór? Tak, proszę państwa. W dworze Gobble dzieją się różne niesamowite rzeczy. Doszło do tego, że teraz nikt nie ma odwagi tam wejść. Nawet najwięksi śmiałkowie po przekroczeniu progu uciekają w popłochu. Chce pan powiedzieć, że tam są duchy? Nie wiem, bo nie widziałem, ale podłogi i stropy przegniły, a dach grozi zawaleniem. A czy są tam lochy i sala tortur? Tego też nie wiem, bo przyznam się państwu, że nie miałem odwagi tam wejść, ale ogród wygląda okropnie. Dlaczego? Dlatego, że od lat nikt się nim nie zajmował. Teraz jest zachwaszczony i zarośnięty, zupełnie jak dżungla. Dżungla? Jak dżungla? Odgłosy, które stamtąd dochodzą, są przerażające. Brzmi zachęcająco.
Tam musi być bardzo ciekawie. I bardzo romantycznie, jak w bajce. Duchy chodzące w zardzewiałych zbrojach. Muminku, pozwól, że będę tam spał z tobą. Tatusiu, pojedźmy tam. Tak, chcę sprawdzić, czy zbroje duchów też są przeźroczyste. Co ty na to, mamusiu, Muminka? Wiesz, wydaje mi się, kochanie, że będzie ci się tam podobało. A więc jedźmy. O tak, jedźmy. Ja chcę mieszkać w sali tortu. Ura, jedziemy. Tam na pewno jest gdzieś zakopany skarb. Biedny Sir Gailord Gobble. Musimy iść tak szybko. Chciałbym odpocząć i zjeść kanapkę. Ryjku, przecież niedawno odpoczywaliśmy. Trzeba było wziąć przykład z włóczyki, a teraz na pewno piję herbatę. Nie odeszliśmy zbyt daleko, więc jeżeli chcesz, to jeszcze możesz wrócić do domu. Albo połóż się w poprzek drogi, a ja będę cię turlała. Na pewno jest dwór Gobl. Wygląda imponująco. Od dzisiaj możemy go nazywać dworem muminków. Nareszcie zobaczyłam, jak wygląda. Ale pięknie. Idzie się jak po dywanie. Przepraszam, nie wiedziałem, że tu się wylegujesz. To nie jest odpowiednie miejsce na drzemkę, nawet dla świni. Dlaczego nie pójdziesz do chlewu? Zejdź mi z drogi, bo oberwiesz, słyszysz? A co wy tu robicie? Wynocha do kurnika! Te kury chyba zwariowały, zadziobią mnie! Wygląda na to, że tutejsze zwierzęta najwyraźniej zdziczały. Znów dżungla z muminkożernymi zwierzętami. Ryjku, trzymaj się, żebyś nie spadł! Zachowujesz się jak mistrz rodeo! Nie chcę być żadnym mistrzem! Ryjku, trzymaj się! Nie ci waszą zarazu złapę! Jak ryjek skończy, ja urządzę sobie przejażdżkę na tym ośle! Wszyscy razem! Siup! Z całej siły! Siup! Jeszcze trochę! Przyznacie, że wnętrze jest równie imponujące jak sylweta dworu. Jest tam kto? Tu nie ma nikogo oprócz duchów. Ciekawe, gdzie one kryją się w ciągu dnia. Może na strychu albo w starych kredensach? Jakie piękne obrazy. Najpierw poznajmy rozkład pokoi. Na pomoc! Drzwi złapały mnie w pułapkę. Ciekawe, że nas nie złapały. Chciałbym mieć w domu muminków tak imponującą bibliotekę. Kryjemy się! Uwaga, szuka! Szuka! Chciałabym mieć taką piękną kuchnię w domu muminków. A, tu go nie ma. Przestań! Nie tak mocno! To nieuczciwe. Znalazłem cię! Panna Migotka i mi musiały się schować w tym samym miejscu. A ty skąd możesz o tym wiedzieć? Podsłuchałem, jak się namawiały. Oj, nieładnie, nieładnie. Muminku, słyszałeś to, co ja? Tak, ale to nie był głos panny Migotki ani mi. No to czyj? Co czyj? Nie wiem.
Najlepiej będzie, jak zapytamy. Nie, nie chcę wiedzieć. Nie jestem ciekawy. Dlaczego, Ryku? Nie podobał mi się ten głos. Muminku, wynieśmy się stąd i to szybko. Oj, co się znowu stało? Mów! Spójrz na to dziwne łoże. Na co? Na to dziwne łoże. Co jest w nim dziwnego? Mogą się w nim ukrywać mi i panna Migotka. Nie podoba mi się to miejsce. Przestańmy się bawić chowanego i wyjdźmy na dwór. Znalazłem cię, Emil. I ciebie też, Migotko. Znalazłem was obie. Wcale nie znalazłeś. Przestań, łaskoczysz mnie. Nie mówiłem, że schowały się razem. Wyjdźcie wreszcie spod tej narzuty. Muminku, zejdź ze mnie. Nie mogę oddychać. Chcecie zniszczyć łoże ser Cedryka? Znowu ten głos. Co to było? Zejdźcie z łoża ser Cedryka. Lepiej zróbmy to, o co prosił ten głos. Słusznie, to jakieś podejrzane łoże. Rozpaliłabym w piecu, ale nie mam czym. O, to jest to, czego mi trzeba. Podejrzewam, że dzieci znalazły sobie jakąś zupełnie nową zabawę. A gdzie się podziała Mi? Ej, Mi! Pewnie spadła ze schodów razem z łożem. Jestem tutaj! Trzymaj się, mała! Widzę, że nie poleciałaś daleko. Jak zwykle niepotrzebnie się o ciebie martwiłem. Ależ ty jesteś niegodziwy! O taką kruszynę jak ja należy się martwić bez przerwy! Czuję, że tu ktoś jest. Widzę cię! Proszę zaczekać! To pani głos uratował nas od stoczenia się razem z łożem ze schodów? Chcę pani podziękować w imieniu swoimi przyjaciół. Usiłowałam ocalić łoże ser Cedryka. Nie chcieliśmy go zniszczyć. Przepraszam, że panią przestraszyłem. Ty mnie? Masz rację. Nie będę się wypierała. Od 700 lat nikt mnie tak nie nastraszył. Ja też z początku bałem się pani nawet bardzo. Ale jak się pani lepiej przyjrzałem, cały strach minął. To dobrze, choć powinnam budzić przerażenie. Ale ty też wyglądasz dziwnie. Bo jestem biały, co? Gdybym już wcześniej nie widział duchów, bałbym się pani znacznie bardziej. Zaciekawiasz mnie. To było w latarni na wyspie, niedaleko Doliny Muminków. Przypłynęły statkiem widmem. Jak romantycznie. Można to tak określić. Jeden z duchów był znajomym mojego tatusia z ich wczesnej młodości. Szczęśliwiec, jakże mu zazdroszczę. Czego? Jestem ostatnim duchem, który pozostał w dworze Gobl. Inne już dawno odeszły. Na przykład Czarnego Rycerza wywiał przeciąg podczas wichury w roku 1634. A ser Cedryk po prostu zniknął pewnego ranka, bez słowa pożegnania. A więc od kilku wieków z nikim pani nie rozmawiała? Od 200 lat. To straszne. Tak, zwłaszcza dla kogoś, kto tak jak ja lubi mówić. Ser Cedryk twierdził, że mówię za dużo. Skoro wiatr wywiał ser Cedryka, to może kiedyś go tu przywieje? Ale rozumiesz, Muminku, jak jestem spragniona obecności kogoś, kto zechce mnie słuchać. Muminku, nie zmyślasz? Naprawdę rozmawiałeś z duchem? Naprawdę. Nazywa się Helena i bardzo potrzebuje towarzystwa. Dobrze wiem, jak rozmawia się z duchami.
Interesują je tylko sprawy związane z potępieniem dusz i życiem pozagrobowym. Ona nie chce rozmawiać, tylko mówić. A więc Helenie jest potrzebny ktoś, kto sam nie ma nic do powiedzenia. Może zaprosimy ją na obiad? Przygotuje coś na prędce. Tak, wtedy i ja mógłbym ją zobaczyć. Nie mógłbyś. Dlaczego? Bo w dzień też wygląda paskudnie. A skąd ty to możesz wiedzieć? Pani Helena nie przepada za światłem dziennym i ukazuje się tylko w nocy. Jak wszystkie duchy, strzygi, wampiry i wilkołaki. Przepraszam, Muminku, myślałam, że jesteś tą świnią. To jest portret serca Dryka. Miał wiele wad, ale był wspaniałym mężczyzną. Wygląda na szlachetnego pana. Ale nie lubił ze mną rozmawiać. Zatykał sobie uszy woskiem. Musimy coś z tym zrobić. Racja, tatusiu Muminka, inaczej ten biedak przestanie sypiać. Duchu, mego przyjaciela z wczesnych lat naszej młodości, proszę cię, przybądź tu natychmiast, albowiem potrzebuję twojej pomocy. Tatuś Muminka, proszę cię, kochanie. Mam nadzieję, mój drogi, że zjawi się po przeczytaniu twojego listu. I ja także. Podejrzewam, że duch twego przyjaciela nadal mieszka tam, gdzie go spotkałeś. Sprawdźcie się dobrze. Idźcie stąd, brudasy, Asio! Pójdźcie sobie gdzie indziej, dobrze, bo muszę tu posprzątać. Spodziewamy się bardzo ważnego gościa. Dobre, krasule grzeczne. Ze mną wam ten numer nie przejdzie. Nie jestem rykiem. Wynoście się do kurnika. Drzewa nie są dla kur, Asio! No już, ile razy trzeba wam powtarzać? Tatusiu, co wy tu z Rykiem robicie? Zobaczysz, mam nowy plan. Później ci wyjaśnię, a teraz potrzebuję twojej pomocy. Patrzcie, co znalazłem w stodole. Przerażający. Jednak wygląda bardzo poczciwie. Bo taki był za życia. Oby się udało. Jak pięknie wygląda teraz dworski park. Pracowaliśmy pod kierunkiem mamusi, która jest świetną ogrodniczką. Muminku, jesteś bardzo kochany. Ale na pomysł zrobienia porządku wpadł mój tatuś. Spójrz tam. Widzę jakiegoś ducha. Rozgląda się, jakby kogoś szukał. Na pewno przyszedł do pani z wizytą. Do mnie? Tak, to duch przyjaciela mojego tatusia z lat wczesnej młodości. Tatuś wysłał do niego listy z zaproszeniem. Znakomicie prezentuje się w tej skromnej, białej szacie. Tatuś mówi, że on pochodzi z dobrej rodziny. W jego żyłach płynęła szlachecka krew. Ojej, a ja się nawet nie uczesałam. Wygląda pani wyjątkowo ładnie. Proszę zejść do niego. Dobrze. Widzicie tę Helenę? Leć do ducha. Dobrze, że wysłałem do niego list, prawda? Tak, kochanie.
Muminki postanowiły wrócić do swojego domu, by nie zakłócać spokoju duchom. Szkoda takiego wspaniałego dworu dla dwóch duchów. Mnie się tam nie podobało, był za duży. Ciekawe, kto by go sprzątał. Maruderzy, przyspieszcie kroku. Już widać Dolinę Muminków. To najpiękniejsze miejsce na świecie, prawda? Tak! Nie biegnijcie tak szybko, zaczekajcie na mnie, nie mam siły. Jak dojdziemy do domu, zrobię ci kanapki. Nie wiem, czy dojdę. To się sturlaj! Mimo iż w Dolinie Muminków nie działo się nic ciekawego, żadne z dzieci nie uważało, że jest nudno.